Donald Tusk zapowiedział strategię, która ma sprawić, że Polska zredukuje do minimum nielegalną migrację. Jednym z elementów strategii migracyjnej będzie czasowe, terytorialne zawieszenie prawa do azylu, mówił na konferencji premier, który za swój pomysł został skrytykowany przez obrońców praw człowieka, którzy nazwali tę strategię niehumanitarną. O co tak naprawdę chodzi w nowej strategii migracyjnej Donalda Tuska? Zostaw łapkę w górę i zapraszam do oglądania. Odzyskać kontrolę, zapewnić bezpieczeństwo, tak ma nazywać się nowa strategia migracyjna rządu, zapowiedział premier Tusk na dzisiejszej konferencji. W zamyśle i w teorii chodzi o to, aby państwo miało stuprocentową kontrolę nad tym, kto do Polski wjeżdża i wyjeżdża oraz w jakim celu zdecydował się przebywać w Polsce. Podstawą nowej teorii ma być kontrowersyjne dla wielu terytorialne zawieszenie prawa do azylu, co otwarcie skrytykowała działaczka Janina Ochojska, twierdząc, że jest to niezgodne z konwencją genewską i konwencją praw człowieka. Jednakże zdaniem Tuska prawo do azylu jest skrupulatnie wykorzystywane przez szmuglerów i przemytników ludzi w istocie czego w ogóle nie spełnia swojej prawdziwej roli. Przykładów takich działań nie trzeba szukać. W praktyce działa to tak, że przez granicę polsko-białoruską przedostają się nielegalni imigranci, łamią oni przy tym polskie prawo, jednakże nie przeszkadza to w tym, aby mogli z pomocą polskich aktywistów złożyć papiery o azyl w Polsce, a Polska w świetle przepisów, również tych międzynarodowych, nie może zignorować takiego pisma o azyl. Wykorzystują to wszyscy ci, którzy w tym procederze uczestniczą i dzieje się to oficjalnie. Jest rzeczą absolutnie dzisiaj najważniejszą w Polsce, Europie i na świecie udzielenie dobrej, uczciwej, też takiej przyzwoitej, ale równocześnie twardej odpowiedzi na te wyzwania i lęki, jakie powstają, jakie rodzą się w związku z masowymi migracjami, wielką presją migracyjną, a także polityką państw wrogich, które organizują tę nielegalną migrację, podkreślał Donald Tusk. Premier nie chce jednak całkowicie rezygnować z migracji. Jednakże chce, aby była ona po pierwsze legalna, sprawdzona przez polskie służby, a korzystający z tego prawa cudzoziemcy mają chcieć się dostosować do polskiej kultury i przede wszystkim do polskiego prawa. Jeśli do Polski chce ktoś przyjechać, musi akceptować polskie standardy, obyczajowość. Musi chcieć się integrować, mówił Tusk. Na konferencji nie zabrakło oczywiście szpilek wbitych w poprzednią władzę. Według obecnego szefa rządu poprzedni rządzący stworzyli ogromny system korupcyjny, który idealnie wspierał nielegalną migrację, zamieniając ją pod płaszczykiem prawa w legalną, ale nadal niekontrolowaną.